Konferencja prasowa zwołana przez prezydenta Przemyśla oraz przewodniczącego Rady Miasta była okazją do oficjalnego poinformowania o zawiązaniu koalicji Prawa i Sprawiedliwości z radnymi Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Homy porozumienie dla Przemyśla. Podczas spotkania z mediami przy fleszach aparatów i czujnym okiem kamer telewizyjnych podpisano akt koalicyjny, w którym zapisano podstawowe paragrafy współpracy koalicyjnej. Wśród najważniejszych jest powołanie na stanowisko jednego z wiceprezydentów miasta przedstawiciela prawa i sprawiedliwości. Personalnie wiadomo było od grudnia, że jest to Janusz Hamryszczak. Prezydent poinformował również o rozdzieleniu kancelarii prezydenta miasta, rady miejskiej i współpracy z zarządami osiedli na dwie kancelarie prezydenta miasta oraz rady miejskiej i współpracy z zarządami osiedli, tworząc strukturę podobną do tej sprzed kilku lat. Podczas konferencji przewodniczący rady miasta przekazał dobrą wiadomość dla wszystkich 70-latków korzystających z komunikacji miejskiej. Na tej sesji złożymy wspólny projekt odnośnie zmiany cen biletów obniżenia wieku. Jeżeli chodzi o bezpłatne bilety z 75 na 70 lat i bilet seniora obniżenie wieku z 70 na 65 lat i podniesienie tego pułapu dochodowego z 960 do 1200 zł. Jest to, proszę Państwa, już konkrety, już to są konkrety, konkrety naszych ustaleń, naszego porozumienia i będziemy tak po, krok po kroku realizować i wypełniać to porozumienie koalicyjne. Prezydent Robert Homa zapowiedział również, że w miesiącu lutym zaplanowany jest konkurs na stanowisko sekretarza miasta, a już dzisiaj nastąpią zmiany personalne w jednej ze spółek miejskich, ale o tym poinformuje dopiero po oficjalnym zawiadomieniu osób zainteresowanych. Na konferencji padło wiele pytań, wśród których dziennikarze dopytywali się o projekt uchwały, którą przygotowuje Platforma Obywatelska na temat obniżenia diety radnych o symboliczną stawkę kilku procent. Świeżo zawiązani koalicjanci zgodnie poinformowali, że jak taki projekt wpłynie do kancelarii Rady Miasta, to się nim zajmą na jednej z kolejnych sesji lub na sesji nadzwyczajnej, jeżeli o taką będą zabiegać wnioskodawcy uchwały. Ważna kwestia podjęta na spotkaniu z mediami to obietnica całkiem innego, jak nazwał prezydent, nowego rozdania współpracy z mediami w tej kadencji.